Dzień dobry Państwu, witam podczas kolejnego wykładu Wakacyjnej Szkoły Poezji Wolnych Lektur. Dzisiaj spotykamy się z Grzegorzem Muzdańskim. Dzień dobry Grzegorzu. Dzień dobry. Niektórzy z Państwa mogą już znać się z Grzegorzem z poprzedniej edycji naszej Szkoły Poezji, ale tym Państwa, którzy może niekoniecznie znają dorobek Grzegorza, to powiem, że Grzegorz jest twórcą strony Nowe Wiersze Sławnych Poetów, które ukazały się w wydaniu książkowym w 2021 roku. Jest autorem powieści Wakacje, Zaraz będzie po wszystkim, a także książki Wybiór, za którą otrzymałeś paszport polityki. Nie otrzymałem. Nominację do paszportu polityki. Nominację, przepraszam bardzo. Także nominacje, ale to i tak ogromne wyróżnienie, które cię spotkało. Mam nadzieję, że ten paszport jeszcze przed tobą. A dzisiaj bierzemy na warsztat pierwszy wiersz, czyli Fuga śmierci Paula Celana w tłumaczeniu Stanisława Jerzego Leca. Także Grzegorzu, oddaję ci głos. Tak, bardzo, bardzo dziękuję Paulinie Romańskiej i znaczy dziękuję ci Paulina. Nie wiem, czy mówić to w wołaczu, czy tak, ale dobrze. No więc witam Państwa, znaczy dzień dobry Państwu, czy też dobry wczesny, dobry wieczór. Bardzo, bardzo jest mi miło, bardzo dziękuję Wolnym Lekturom, że znowu mogę w gronie tak super osób znających się na praktyce i teorii poezji móc te wykłady też dla Państwa mieć. No i co? No i my generalnie troszeczkę podobnie, tak jak było w poprzedniej serii tych moich wykładów, będzie tak, że będziemy sobie po prostu omawiać poszczególne wiersze i będziemy starać się tak omawiać w miarę możliwości wers po wersie, linijka po linijce, troszeczkę może czasami przyspieszając. Zobaczymy też, ile poszczególne wiersze nam będą zajmowały, bo poprzednio było tak, że chyba jeden wiersz, Śmiana, jeśli dobrze pamiętam, omawialiśmy przez trzy wykłady. No i będą to wiersze bardzo różne, różnych poetów i poetek. Natomiast rozpocząć chciałem od wiersza, który jest... No to jest bardzo duże wyzwanie. Jestem troszeczkę zestresowany tym w ogóle, bo to jest jeden z najsłynniejszych wierszy XX wieku i chyba najsłynniejszy na świecie wiersz mówiący o Holokauście, czyli Fuga śmierci Paula Celana. No i to jest wiersz, o którym w ogóle powstało też bardzo dużo bardzo ciekawych tekstów na styku literaturoznawstwa i filozofii. I no generalnie w ogóle Celan jest niezwykle ciekawym poetą i bardzo dużo różnych opracowań powstało. Ja tutaj w ogóle mam takie coś, polecam Państwu, jakby ktoś miał ochotę. Jest taki zbiorek Celan, Paul Celan, Język i zagłada. To jest pod redakcją Adama Lipszyca i Pawła Piszczatowskiego. Tam są super teksty, różne, między innymi bardzo ciekawy ekstra tekst Marty Olesik właśnie o Fudze śmierci. I no to jest wiersz, który w ogóle od początku wywoływał bardzo duże wrażenie, bardzo duży oddźwięk, duże też kontrowersje. I za sekundkę się nim zajmiemy. Jeszcze może też powiem coś króciutko o samym Celanie, bo mam wrażenie, że on... Myślę, że on jest cały czas... Nie wiem, na czym opieram to swoje myślenie, tak naprawdę na niczym i być może teraz jest to jakaś piramidalna bzdura, którą Państwu mówię, ale myślę, że na tyle, na ile w ogóle wybitni poeci i poetki są znani, no bo to nie jest jakaś znaność, taka znaność 1000, tylko raczej znaność, nie wiem, 30. W każdym razie wydaje mi się, że Celan jest bardziej znany i uznany na świecie niż w Polsce ciągle. Jest to moim zdaniem, no i zdaniem całego mnóstwa osób, jeden z najwybitniejszych poetów XX wieku. I też jego poezja no jest niezwykle ciekawym przypadkiem. Mam tutaj bardzo ciekawe i wstrząsające też zrośnięcie poezji, znaczy zrośnięcie. Zrośnięcie to nie jest, to jest zdecydowanie złe słowo, to nie jest zrośnięcie, tylko jakieś przeplatanie się poezji z życiorysem samego Celana i też z kwestią Holokaustu właśnie.
No więc Celan, oczywiście to nie będzie jakiś teraz niesamowicie kompetentna opowieść o jego biografii, tylko dosłownie parę zdań, bo to jednak nie biografią teraz się chcemy zająć, tylko chcemy się zająć tym wierszem, czyli Fugą śmierci. Celan się urodził w Czerniowcach, wtedy to była Rumunia, teraz to jest Ukraina i to jest Bukowina. I on się urodził w rodzinie, tam był w ogóle niezły tygiel narodowościowy, dużo różnych narodów, kultur, języków, no i Celan się urodził w rodzinie niemieckojęzycznych Żydów. I urodził się w 20 roku, więc kiedy wybuchła wojna, to był młodziutki, miał 19 lat. I już przedtem zdążył być we Francji i bardzo się wciągnąć jakby we francuską kulturę. Też mam poczucie, że jakieś takie francuskie surrealistyczne kierunki jakoś tam też wpłynęły na jego poezję. No, w każdym razie na jego rodzinę, tak jak na całe mnóstwo innych rodzin żydowskich, spadł ten koszmar, który tam się rozpoczął i Celan przeżył wojnę, jego rodzice nie przeżyli, jego rodzice i siostra. I w dosyć dramatycznych okolicznościach doszło do rozstania Celana z rodzicami. My nie do końca wiemy tak naprawdę, jak to się wydarzyło, bo tam są różne sprzeczne świadectwa, ale prawdopodobnie było to tak, że, aż prawdopodobnie, to za mocne słowo, możliwe, że, bo to jest tak, że Celan był u rodziców chyba tego dnia, kiedy oni zostali aresztowani i później wywiezieni do obozu, w którym to obozie najpierw ojciec zmarł na tyfus, a potem matka została zastrzelona jako niezdolna do pracy. No więc Celan tego dnia być może pokłócił się z ojcem, nie jest to jasne, w każdym razie wyszedł z domu, nie nocował w domu, no i nie było go, kiedy przyszli po jego rodziców. No i tak, jemu się udało przeżyć wojnę, bo trafił do takiego obozu pracy, który został potem wyzwolony przez Armię Czerwoną, no i przeżył, natomiast to jest oczywiście jakieś taki bardzo, bardzo blade i ogólnikowe stwierdzenie, które niewiele nam wnosi, nie możemy się też to pewnie wczuć za bardzo i w sumie nasze szczęście, jeżeli powiem, że no był bardzo głęboko naznaczony przez to doświadczenie, przez doświadczenie Holokaustu, przez utratę swojej rodziny, przez poczucie winy, że on ocalał, a oni nie. Oczywiście to nie jest tak, że całą poezję Celana należy sprowadzać do tematyki Holokaustu, to byłoby uproszczenie, ale jednak jest to temat olbrzymi w jego poezji, jakoś tam ciążący nad bardzo dużą ilością jego wierszy. No i jest to temat też ciążący między innymi z tego powodu, że jego rodzinnym językiem i językiem, w którym on też pisał, był niemiecki. Czyli mamy tutaj taki dosyć potworny paradoks, że on pisał wiersze w języku, który równocześnie okazał się językiem Holokaustu, językiem oprawców, językiem, w którym napisano ustawy norymberskie i językiem, w którym organizowano całą tę maszynę ludobójstwa Żydów, więc jakieś takie zupełnie schizofreniczna sytuacja, której, że właśnie pisze w tym języku i cały czas nim pisze. I Celan absolutnie nie uciekał od tego tematu, tylko w zasadzie na różne sposoby przez całe życie, mam wrażenie, on zmarł w roku 70, zginął śmiercią samobójczą, miał bardzo poważne problemy psychiczne i popełnił samobójstwo, utopił się w Sekwanie, mając 50 lat. Natomiast przez całe życie i twórczość mam takie poczucie, że on właśnie, znaczy nie mam poczucia, to poczucie, po prostu tak było, że się mierzył na różne sposoby właśnie w swojej poezji, nie tylko w poezji, też jest takie opowiadanie Rozmowa w górach, też on miał jakieś takie teksty, powiedzmy, częściowo teoretyczne,
na temat poezji swojej i w ogóle. No i na różne sposoby starał się z tym mierzyć. I najsłynniejszym chyba wierszem, w którym się z tym mierzy, jest jego wiersz dosyć wczesny, Fuga śmierci. I to jest wiersz, który sam Celan później, po latach, miał do niego pewien dystans, z różnych pewnie powodów. Od pewnego momentu już na spotkaniach autorskich odmawiał czytania tego wiersza. I ten wiersz jest też, no on jest bardziej charakterystyczny dla właśnie wczesnej twórczości Celana, kiedy jego wiersze były jeszcze, mówiąc tak bardzo potocznie, były bardziej zrozumiałe i pisane bardziej tradycyjnie. Chociaż za chwilę Państwo zobaczą, że to wcale nie jest ani takie tradycyjne, ani nie jest to takie zrozumiałe, ale w porównaniu z późnym Celanem to jednak jest. I w tym sensie Celan jako autor późnych wierszy mógł też mieć poczucie, że właśnie, że to już nie jest dla niego reprezentatywne. Z drugiej strony to też nie jest absolutnie tak, że te wczesne wiersze to cały czas jest Celan. On ma jakąś absolutnie niepowtarzalną, powiedzmy, poetycką dykcję, cokolwiek to znaczy, bo to chyba trochę taka równocześnie mętna i pretensjonalna metafora, no ale w każdym razie jego styl jest na tyle niepowtarzalny i mocny, że mimo wszystko te późne i wczesne i środkowe wiersze Celana, to jednak cały czas widać, że to pisze ta sama osoba. No i ten wiersz powstał w ogóle... Ten wiersz powstał w ogóle jeszcze w czasie wojny, bardzo prawdopodobnie w 1945 roku. Po raz pierwszy został chyba opublikowany w 1948, a ostatecznie wyszedł w takim zbiorze Maki Pamięć w roku 1952. No i jeszcze dwa zdania ogólne, już przejdziemy do tego czytania. To był też wiersz, który napawał spore kontrowersje, bo właśnie kontrowersje na takiej zasadzie, czy to on nie jest za piękny, znaczy jedni byli jedna osoba była po prostu całkowicie po stronie tego wiersza, że były nim zachwycone, o ile właśnie w ogóle można używać słowa zachwycone, odnosząc się do wiersza, który mówi bezpośrednio o zagładzie i obozie zagłady w taki sposób jak wiersz Celana, a z drugiej strony mogły się pojawiać też takie głosy, że to jest wiersz właśnie w jakimś tam sposób za ładny, za poetycki. I było słynne takie dosyć zdanie Adorna, filozofa, wygłoszone, jeżeli dobrze pamiętam, Boże, powinienem to totalnie wiedzieć, a nie sobie przypominać, ale wydaje mi się, że w Dialektyce negatywnej w jednej z jego książek, że jest barbarzyństwem napisać wiersz po Oświęcimiu. I nie jest do końca jasne, czy Adorno miał wtedy na myśli akurat Fugę śmierci, czy tak ogólnie to powiedział, bo bardzo często też to zdanie jest ogólnie mówione, bez odniesień do Celana, że po prostu barbarzyństwem jest w ogóle uprawiać poezję po Holokauście według Adorna. No i teraz można się z tym zgadzać, nie zgadzać, zgadzać częściowo, no to już jak kto chce, otwiera się pole do dyskusji, ale wtedy dosyć powszechnie, znaczy znowu to mówimy powszechności, czyli wśród osób interesujących się poezją, czyli jakieś w miarę wąskie kręgi, no ale tak czy owak dosyć powszechnie się to odbierało właśnie jako krytykę Fugi śmierci, chociaż tak na moje oko to wydaje się, że sama Fuga śmierci i wiele osób piszących o tym tekście, na przykład właśnie Marta Oleksik tam, Olesik w swoim tekście, ale no dużo osób w sumie podobnie to odbiera, że Fuga śmierci, że sam ten tekst tak naprawdę mierzy się z tym zarzutem, w sensie z tym, że jest tekstem poetyckim, w jakimś tam sensie tradycyjnym i pięknym, po niemiecku, a równocześnie mówi o Holokauście, że Fuga troszeczkę się do tego odnosi. No dobrze, to jest może tyle, jeśli chodzi o ten dosyć ogólnikowy wstęp i teraz już przejdziemy do właściwej części wykładu, czyli ja będę mówił po prostu o wierszu i miałbym taką prośbę, tak robiliśmy przy poprzednich wykładach, może też tak zrobimy, bo tam Państwo, jak Państwo to oglądają na YouTubie, to mają Państwo taki czat, i na tym czacie, jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania albo uwagi do danego wersu, który będziemy akurat omawiać, typu, że albo będą Państwo chcieli o coś spytać, do czegoś, co ja powiedziałem, do wersu, cokolwiek, albo będą Państwo mieli jakiś, nie wiem, pomysł interpretacyjny,
coś się Państwu skojarzy, będą Państwo mieli jakąś myśl a propos jakichś słów użytych w wierszu, to proszę to pisać i Pani Paulina Chromańska będzie mi przekazywać te Państwa pytania albo uwagi i ja będę się starał do nich na bieżąco odnosić. Bo myśmy tak robili w poprzednich wykładach, że czasem było 10 minut na koniec na pytania, ale czasem też, jak już czytaliśmy sobie wiersz linijka po linijce, to było właśnie tak, że te pytania były w trakcie. I to wychodziło fajnie, więc myślę, że tak możemy zrobić także tutaj. Więc można po prostu pisać te pytania na bieżąco. Dobrze, no to teraz tak, Fuga śmierci będziemy ją czytać w tłumaczeniu Stanisława Jerzego Leca, też wybitnej postaci polskiej literatury, autora absolutnie wybitnego takiego poetyckiego humorystę, który jest taki jego słynny zbiór Myśli nieuczesane, gdzie są takie poetyckie aforyzmy, znaczy one są bardzo śmieszne, to jest absolutna klasyka polskiego humoru. Równocześnie był też poetą i tłumaczem i jego oczywiście, znaczy na pewno wydaje mi się, że nie istnieje przekład Fugi śmierci na jakikolwiek język, który można by było powiedzieć, że jest bez wad, bo jak też troszeczkę będzie nam wychodzić w trakcie tego czytania, no rozmaitych sensów, tak to ogólnie tak jest no, z przekładem wiersza, wiadomo, rozmaitych sensów, które są w tym oryginale, no to niektórych się po prostu nie da oddać, choćby się zrobiło 10 translatorskich szpagatów, ale wydaje mi się, że jak na to konieczne ograniczenia przekładu, no to przekład Leca jest absolutnie wspaniały. I też no tak ogólnie się go uważa za najlepszy polski przekład Fugi śmierci, bo były też inne, teraz nie pamiętam czyje, ale ten Leca jest naprawdę wspaniały, więc będziemy czytać w przekładzie Leca i czasami będziemy się też odnosili do tekstu oryginału, żeby na przykład sobie powiedzieć, będę chciał Państwu powiedzieć na przykład, że jest coś, co jest w oryginale, a czego Lec z jakiegoś powodu nie mógł już oddać, bo faktycznie się po polsku nie da. No i tak, a na samym początku puściłbym Państwu wiersz Fuga śmierci, bo tak jak już mówiłem, od pewnego momentu Celan nie zgadzał się wykonywać Fugi śmierci, czytać jej na głos na spotkaniach autorskich, ale do pewnego momentu robił to i istnieje nagranie, jak on czyta Fugę śmierci i chciałbym to Państwu puścić najpierw. I teraz nawet jeżeli nie znamy niemieckiego, to nie szkodzi. W sensie oczywiście, jeżeli znamy niemiecki, to 1000 razy lepiej, ale jeżeli nie znamy, to też, bo jest niesamowity rytm tego wiersza, który to jak Celan to czyta, to bardzo ten rytm wydobywa. No i też sam jego głos, to jest jakieś bardzo wstrząsające dla mnie osobiście, więc ja teraz Państwu udostępnię Państwu na ekranie, teraz to robię, a równocześnie do Państwa mówię, udostępnię Państwu kartę, na której mają Państwo oryginał Fugi śmierci. Jeżeli dla wszystkich osób, które nie znają niemieckiego, proszę tutaj nie wpadać w panikę, my ogólnie będziemy pracować na polskim tekście. To nie jest tak, bo ja absolutnie rozumiem, ja bardzo słabo znam niemiecki, i no, rozumiem teraz poczucie paniki, że co to, ale naprawdę zaraz przejdziemy do polskiego tekstu. Tylko teraz po prostu tutaj mamy ten tekst Todes Fuge, oryginalny i puszczę teraz Państwu wykonanie Celana. I potem przejdziemy do czytania polskiego przekładu. Więc puszczam teraz Celana. Todes Fuge. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei,
Er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt wie als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. No tak, jakoś za każdym razem, jak tego słucham, jestem pod jakimś absolutnie gigantycznym wrażeniem. W sensie ta wrażliwość, która jest w głosie Celana i te emocje i to, jak on przyspiesza później, jak oddaje ten rytm, który jest, bardzo mi się kojarzy z rytmem pociągu, na koniec takiego zwalniającego pociągu, no a w kontekście Auschwitz i Holokaustu, no to też pociąg od razu się kojarzy najgorzej jak może, czyli z pociągami, które wiozły osoby, które później tam były zabijane. Teraz może jeszcze Państwu przeczytam najpierw, no bo myślę, że dla tych z Państwa, które nie czytały wcześniej Fugi Śmierci, zanim zaczniemy czytać linijka po linijce, to zdecydowanie warto znać całość, więc teraz udostępnię z kolei ekran z polskim przekładem Stanisława Jerzego Leca i jak udostępnię ten ekran, to przeczytam też na głos dla osób, które są bardziej słuchowcami, słuchowczyniami niż od wzroku. Więc przeczytamy to sobie, a potem już wreszcie przejdziemy do czytania linijka po linijce, czyli tak, karta Chrome i udostępnij. Dobrze, to mam nadzieję, że Państwo już widzą i teraz przeczytam ten wiersz w przekładzie Leca. Fuga śmierci. Czarne mleko poranku, pijemy je wieczór, pijemy w południe o świcie, pijemy je nocą, pijemy, pijemy. Grób kopiemy w powietrzu, tam się nie leży ciasno. Człowiek mieszka w tym domu, który się bawi z wężami, ten pisze. Pisze, gdy zmierzcha do Niemiec, złoto twoich włosów, Małgorzato. Tak pisze, wychodzi przed dom i gwiazdy migocą, przyzywa gwizdem swe psy. Gwizdem wywleka swych Żydów, każe im kopać grób w ziemi. Nam rozkazuje teraz, zagrajcie do tańca. Czarne mleko poranku, pijemy cię nocą, pijemy o świcie, w południe, pijemy cię wieczór, pijemy, pijemy. Człowiek mieszka w tym domu, który się bawi z wężami, ten pisze. Pisze, gdy zmierzcha do Niemiec, złoto twoich włosów, Małgorzato, popiół twoich włosów, Sulamit, kopiemy w powietrzu grób, tam cię nie leży ciasno. Czy głębiej wrzynajcie się w glebę, wy tutaj, a wy tam śpiewajcie i grajcie. Chwyta za broń u paca i wymachuje oczy jego niebieskie. Głębiej wryjcie łopaty, wy tutaj, a wy tam dalej grajcie do tańca.
Czarne mleko poranku, pijemy cię nocą, pijemy w południe o świcie, pijemy cię wieczór, pijemy, pijemy. Człowiek mieszka w tym domu, złoto twoich włosów Małgorzato, popiół twoich włosów Sulamit, ten człowiek się bawi z wężami. Krzyczy słodziej, zagrajcie śmierć, ta śmierć jest mistrzem z Niemiec. Krzyczy ciemniej, ciągnijcie po skrzypkach, a z dymem wzlecicie w powietrze. Grób wtedy macie w chmurach, tam się nie leży ciasno. Czarne mleko poranku, pijemy cię nocą, pijemy w południe, śmierć jest mistrzem z Niemiec. Pijemy cię wieczór o świcie, pijemy, pijemy. Śmierć jest mistrzem z Niemiec, niebieskie ma oko. Trafi cię kulą z ołowiu, trafi celnie, głęboko. Człowiek mieszka w tym domu, złoto twoich włosów, Małgorzato. Psy swoje na nas poszczuje, grobem obdarzy w powietrzu. Z wężami się bawi i marzy. Śmierć jest mistrzem z Niemiec. Złoto twoich włosów, Małgorzato, popiół twoich włosów, Sulamit. Dobrze. Więc to, proszę Państwa, był ten cały tekst w przekładzie Leca. Już Państwu zatrzymam to udostępnienie ekranu, żebyśmy cały czas mieli i miały przed oczami tekst. No i teraz wreszcie przejdziemy do tego czytania sobie linijka po linijce. No i zaczniemy od tytułu, bo to jest właściwa pierwsza linijka wiersza. Fuga śmierci. Pierwotnie ten wiersz w ogóle nie nazywał się Fuga śmierci, tylko nazywał się Tango śmierci. I Celan, no najwyraźniej po namyśle i jakiejś pracy nad tym, uznał, że jednak właściwszy jest tytuł Fuga. No i tak, pierwsza rzecz. Tutaj mamy, zanim jeszcze przejdziemy do tej, albo nie, może inaczej, może jednak zaczniemy od fugi. No bo fuga, no to po pierwsze mamy jasne odniesienie do fugi jako gatunku muzycznego, który troszeczkę widać w wierszu też, no bo jak Państwo słyszeli i widzieli, kiedy to czytałem i kiedy to teraz czytałyśmy, w tym wierszu mamy bardzo wiele powtórzeń i no bo fuga no to jest taki gatunek muzyczny, to ja absolutnie nie będę udawał muzykologa, którym wysoce nie jestem, no ale w fudze mamy głosy. Jest polifonia, czyli są różne głosy i te głosy w różnych relacjach do siebie powracają przez całą fugę. Mamy temat główny, mamy kontrapunkt, który kontrapunktuje i mamy, no, tych głosów możemy mieć sporo, to już w zależności od tego, ile głosów jest w danej fuce. No i czyli mamy właśnie różne głosy, które ze sobą współistnieją, czyli są grane równocześnie i też powracają w różnych relacjach. No i troszeczkę jest to oddane w samej strukturze tego wiersza. Oczywiście nie do końca można zrobić tak, jeżeli mamy słowa, które czytamy, że możemy grać równocześnie dwa głosy. No bo muzycznie dwa głosy spokojnie da się grać ze sobą, a jakbyśmy próbowali czytać dwa ciągi różnych słów, no to by nam się zrobił kompletny bełkot. Więc tę równoczesność ciężko osiągnąć. Natomiast można osiągnąć to takie przeplatanie się i powtarzanie w różnych proporcjach i że w różnych momentach jeden głos przechodzi w... Można spokojnie, czytając ten wiersz, można spokojnie i dosyć łatwo wyznaczyć jakby parę tematów, które tam są. Tematów, czyli właśnie jakby takich powtarzających się motywów i nawet jeżeli się chce, jakby ktoś miał ochotę, można to sobie rozrysować, kiedy się powtarza jeden, kiedy się powtarza drugi i tak dalej. No i też fuga, no to najsłynniejszym twórcą fugi jest, znaczy był i jest, był, bo nie żyje, a jest, bo wciąż jest najsłynniejszy, Jan Sebastian Bach, czyli od razu mamy odniesienie do tej wielkiej kultury niemieckiej. Wielkiej kultury niemieckiej, do której wiersz Celana też należy.
I tutaj od razu no w kontekście Holokaustu mamy odniesienie do takiego paradoksu, znaczy paradoksu, może nie wiem, czy paradoksu, czy nie paradoksu, ale czegoś, co bardzo męczyło wiele osób. Teraz już po wielu latach od Holokaustu może być tak, że czasami mogło się już to pytanie opatrzyć, albo teraz się już wydać takie, że banalne, że było tyle razy zadawane, no ale to, że było tyle razy zadawane, oczywiście nie sprawia, że się staje jakieś łatwiejsze. No mianowicie oczywiście to pytanie brzmiało, jak taka wielka kultura mogła wydać z siebie taki ludobójczy koszmar. No i oczywiście do tego było mnóstwo odpowiedzi, w które nie będziemy tutaj się zagłębiać, bo to nie jest, no bo to nie jest nasza rola, ale w każdym razie jest to jakieś, jest w tym jakieś ogromne napięcie, że mamy od samego początku mamy przywołaną tę kulturę, a równocześnie ta fuga jest fugą śmierci. To teraz przechodzimy sobie do drugiego słowa. Możemy się tu sekundkę zatrzymać? Mhm. Mamy dwa komentarze do tej fugi. Mhm. Fuga jest jak echo i w fudze jest wrażenie, że głosy ze sobą rozmawiają, gonią się, a także sposób interpretacji oddaje napięcie pulsujące w wierszu, wchodzimy jakby pod skórę słów. Mhm. Totalnie się zgadzam ze wszystkimi tymi uwagami i też faktycznie mamy bardzo dużo ech i bardzo dużo tych jakby rozmowy. Mam nadzieję, że troszeczkę nam to wyjdzie, a też jeżeli nam mniej wyjdzie przez to, że czytamy linijka po linijce, i, no to można też sobie czytać sobie samemu i też wtedy widzieć to, jak bardzo, bo to właśnie czytając całość wiersza widzi się, jak bardzo właśnie te głosy się trochę gonią. Zresztą swoją drogą fuga ma w sobie też to fugere, czy tam, czyli ucieczkę. Obecne też na przykład w angielskim refugee, uchodźca. I co też jest ciekawym kontekstem znaczeniowym w kontekście zagłady. W sensie od razu to nam otwiera jakieś takie mnóstwo sensów, na ile na przykład Celan jest osobą, której się udało od zagłady uciec, na ile od zagłady ucieka ten wiersz, na ile on jest próbą ucieczki przed jakąś taką mechaniką śmierci. Bardzo dużo rzeczy się od razu otwiera. No i tak bardzo często w ogóle czytając Celana ma się wrażenie, że on jak prawie żaden inny poeta albo poetka wchodzi pod skórę słów. Nie tylko w tym wierszu, ale ogólnie w rozmaitych jego utworach. Jest w ogóle całkowicie niesamowity poeta. I, no i dobra, ale teraz wracając na chwilę jeszcze do tej śmierci, no bo tutaj mamy fugę śmierci i tutaj mamy tę konstrukcję dopełniaczową, czyli X, Y. Fuga śmierci i ona jest, po niemiecku to w ogóle jeszcze brzmi inaczej, bo po niemiecku można robić z tego jedno słowo, czyli jest to Todesfuge. Celan w ogóle często to robi. Na przykład w jego absolutnie wspaniałym wierszu innym jest Jestem sam, zbieram kwiaty popiołu, to jest w przekładzie Ryszarda Krynickiego, ale w oryginale jest Aschenblume, czyli znowu mamy taką, niemiecki w ogóle jest językiem, który jakoś niezwykle naturalnie w języku niemieckim się tworzy te zbitki z wielu słów, no i taka zbitka Todesfuge ma tę przewagę, albo może nie przewagę, no to nie jest przewaga, a to nie jest lepiej albo gorzej, no to jest po prostu swoistość języka niemieckiego, której troszeczkę nie da się oddać w polskim, przynajmniej nie tworząc dziwnych neologizmów. A chodzi o to, że po niemiecku to nie brzmi dziwnie, te zbitki. No w każdym razie chodzi o to, że Todesfuge to jest jeszcze jedno słowo, czyli to zrośnięcie się, jakaś bliskość śmierci i fugi jest jeszcze podkreślone przez samo to, że właśnie jest to jeden wyraz. No ale jeżeli mamy ogólnie tę dopełniaczową konstrukcję, to niech Państwo zobaczą, że tutaj mamy pewną wieloznaczność. Mnóstwo będzie wieloznaczności w tym wierszu, oczywiście, tak jak chyba w każdym wybitnym wierszu, ale już tutaj mamy wieloznaczność na takim samym poziomie nawet, co oznacza ta konstrukcja dopełniaczowa, bo fuga śmierci to może znaczyć po pierwsze, że ta fuga jest wykonywana przez śmierć,
albo jest własnością śmierci. Śmierć gra fugę. Śmierć ma fugę. Fuga należy do śmierci. I to jest raz. Ale dwa, to może oznaczać, że wcale nie jest tak, że śmierć wykonuje fugę i jest właśnie jakiś stosunek przynależności, tylko może to oznaczać, że fuga po prostu jest śmiercią. Fuga równa się śmierć. Jakby troszeczkę na zasadzie, jaki tutaj Państwu dać inny przykład, że no nie wiem, orkiestra nocy, no to można by było powiedzieć, że na przykład jest orkiestra nocy, może oznaczać tak, może oznaczać orkiestrę, która gra tylko w nocy, może oznaczać orkiestrę należącą do nocy, albo może oznaczać noc, która pod jakimś względem jest orkiestrą. I troszeczkę podobnie mamy tutaj z tą fugą, znaczy nie, strukturalnie bardzo podobnie, mamy z tą fugą śmierci, że właśnie nie wiemy i mieć i wiedzieć też, nie, znaczy nie możemy tego rozstrzygnąć i bardzo dobrze, bo takie wieloznaczności to bardzo dobra rzecz i też zupełnie kluczowa dla tego wiersza, że właśnie czy to jest tak, że, bo jeszcze jedno, to może być fuga śmierci w znaczeniu, że jest to fuga o śmierci. To może być fuga śmierci w znaczeniu, że jest to fuga grana przez samą śmierć. I fuga, znowu tutaj wracamy, poza tym swoim, tą swoją specyfiką powtarzalności, no to fuga oznacza też muzykę, a muzyka może na takim znaczeniu, jakim część oznacza całość, muzyka może oznaczać po prostu kulturę i może oznaczać też poezję jako taką. Czyli to napięcie między, napięcie w tym, że to jest wiersz, który mówi o śmierci, to nie mówi no, o śmierci takiej jakiejś powiedzmy, że ktoś bliski umiera ze starości, tylko mówi o śmierci w trakcie wymierzonego w osoby narodowości żydowskiej ludobójstwa. Że jakby, no, że ta relacja poezji i śmierci, i to jeszcze w dodatku poezji w języku niemieckim, czyli w języku, w którym jakby to był język katów w tej sytuacji, no to, no to od razu to napięcie mamy w tym tytule. I teraz przejdziemy sobie do pierwszej linijki, myślę, w której znowu za sekundkę mamy znowu mamy tę konstrukcję dopełniaczową, no bo mamy czarne mleko poranku, pijemy je wieczór. To jest pierwsza linijka. Czarne mleko poranku, pijemy je wieczór, pijemy w południe o świcie, pijemy je nocą, pijemy, pijemy. Tutaj Celan znowu jest bardzo, bardzo w pewien sposób klasyczny, taki rytmicznie też, że pierwszą taką całostkę wiersza tworzą trzy wersy, które są właśnie poświęcone temu piciu. I potem pojawia się nowy temat tego grób kopiemy w powietrzu, ale że to jest trzy. No to jest jedna z takich klasycznych liczb, takie, że coś ma trzy linijki, trzy elementy. No i teraz tak, po pierwsze od razu widzimy, że w tym wierszu nie będzie, nie ma znaków przestankowych. Nie jest tak, że Celan, bo jak wiadomo ze współczesnymi poetami i poetkami i ich podejściu do interpunkcji jest bardzo różnie, Celan nie jest poetą, który, no teraz nawet mówiąc o tym wczesnym Celanie, bo nas interesuje wczesny Celan, no bo to jest tomik z 52 roku, a wiersz był napisany jeszcze wcześniej. Wczesny Celan nie jest poetą, który by w ogóle rezygnował ze znaków przestankowych w swoich wierszach. W sensie tam są przecinki, są czasami kropki, są dwukropki, generalnie są znaki przestankowe, więc nie możemy powiedzieć, że jego ogólny styl poetycki, oczywiście to też byłby, to by nie było tak, że gdybyśmy powiedzieli, że to jest ogólny styl, to byśmy mogli już machnąć sobie ręką i więcej nic o tym nie mówić, bo trzeba by było zadać sobie pytanie, dlaczego ma taki ogólny wybór. Ogólnego nie ma, ma taki w tym wierszu. I teraz, to co mi przychodzi do głowy, oczywiście
Wszystko to, co ja tutaj mówię, to będą różne moje, znaczy oczywiście to nie są autorskie moje, bo pewnie nie powiem nic, co by już nie zostało powiedziane przez wiele innych osób, ale, ale w każdym razie różne pomysły i Państwo też całkowicie bardzo zachęcam do tutaj posiadania różnych swoich i różnych swoich myśli i skojarzeń. No to, co mi się otwiera przy tym braku przecinków, to po pierwsze, że brak przecinków i brak w ogóle znaków przestankowych, zwłaszcza kropek, no sprawia, że to jest bardziej takie płynne, transowe, bardziej leci ten rytm, bardziej to wszystko się zbiega w jedną całość, no bo na przykład kropki rozbijają nam tekst. Po kropce w zasadzie, jak czytamy, wypada zrobić pauzę. Zenek wszedł do pokoju, westchnął ciężko, jakby... A w momencie, kiedy nie mamy kropki, no to już nie musimy tej pauzy robić, czyli nie mamy pauz i mamy wzmocnienie rytmu, wzmocnienie tego właśnie transowego, pociągowego rytmu, który, mam nadzieję, słychać było w tym, jak Celan czytał oryginał. To jest raz. Po drugie, jakieś takie, właśnie tak jak ktoś z Państwa powiedziała tam w tych komentarzach, no jeżeli mamy to takie schodzenie pod skórę słów i takie bardzo, jak trochę do takiego, taki, nie wiem nawet jak to dobrze teraz powiedzieć, więc może zostanę przy tej metaforze, którego właśnie ktoś z Państwa użył bądź użyła, no to być może bardziej do tego pasuje taka właśnie bardziej naga konstrukcja, naga, bo bez tych malutkich znaków przestankowych. Troszeczkę często konstrukcja fugi bywała też porównywana do konstrukcji katedry. Na przykład Marcel Proust, jak pisał w Poszukiwaniu straconego czasu, to on też starał się, żeby tam była w całym tym cyklu, w całym tym siedmiotomowym cyklu, żeby to było troszeczkę zbudowane jak polifonia i też żeby to było zbudowane jak katedra. No i to są też klasyczne skojarzenia z Bachem i to jest jeszcze w sumie jedna rzecz, o której nie powiedziałem przy tytule, że no Bach i ta jego muzyka, ona była tworzona, wszystkie te jego niewiarygodne fugi, polifonie, one były też tworzone w bardzo silnym kontekście religijnym. Więc oczywiście, jeżeli mamy ten kontekst religijny tradycyjnie wiązany z fugą, ale mamy za chwilę śmierć, no to mamy troszeczkę tak, że zamiast Boga jest śmierć. I to nam troszeczkę wkłada ten tytuł. No ale dobrze. Więc nie mamy znaków przestankowych. Czuję, że daleko nie zajdziemy, jeśli chodzi o ten wiersz, ale to nie ma żadnego problemu, bo nigdzie się nie śpieszymy i będziemy kontynuować za tydzień. To jest też tak. Grzegorzu, mogę przerwać? No. Mamy tutaj komentarz od pani Ani, właściwie pytanie dotyczące podmiotu lirycznego. Czy my ma zagrać coś do tańca, czy tym czymś może być tytułowa fuga? Znaczy wydaje mi się, że my, pójdę teraz, myślę, że jak zwykle, przy tego typu wierszu, jak wiersz Celana, nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, co to są ci my. Pewnie tych odpowiedzi jest sporo, ale wydaje mi się, że ogólnie wiersz nam bardzo mocno sugeruje i to jest na pewno taka najbardziej oczywista i najprostsza i najbardziej narzucająca się odpowiedź, że ci my to są Żydzi i Żydówki w obozie zagłady. To są osoby, które są w tym obozie, które w tym obozie piją te mleko poranku, które kopią ten grób. Tam zresztą jest nawet w pewnym momencie powiedziane, gwizdem wywleka swych Żydów, każe im kopać grób w ziemi, nam rozkazuje teraz zagrajcie do tańca. Więc możliwe, że to są po prostu ogólnie osoby z tego obozu. Mogą to być osoby, które są w tej orkiestrze, bo jak wiadomo, w obozach zagłady czasami z więźniów formowano orkiestry, więźniów, więźniarek i te orkiestry miały grać.
I często to były osoby, które potem trafiały do gazu po jakimś czasie, były zabijane, jakby, ale w tym momencie miały narzucone to zadanie, że właśnie, więc to też nie jest wymyślone przez Celana. Sama potworna wizja, że tutaj jest zabijanie, a tutaj jeszcze inni są zmuszani do grania muzyki, no to jest to rzecz, która faktycznie miała miejsce w obozach. No i teraz ja mam takie poczucie, że najprostsze będzie, że to są te osoby, które kopią ten grób w powietrzu i to są te osoby, które po prostu grają. Oczywiście równocześnie równie dobrze można by było teraz powiedzieć, że, bo to jest tylko jedna odpowiedź i ta jedna odpowiedź, no jak to przy poezji, tego typu zwłaszcza poezji, jedna odpowiedź nie wyklucza innych. Moglibyśmy też powiedzieć, że to fuga. Tak jak jeżeli rozumiem pani Anna to sugerowała w swoim komentarzu, że to fuga jest w ogóle podmiotem lirycznym tego wiersza. Można by było powiedzieć, że podmiotem lirycznym tego wiersza są wszystkie osoby albo w wersji węższej osoby pochodzenia żydowskiego, albo w wersji szerszej wszystkie osoby piszące wiersze o Holokauście, piszące poezję o Holokauście. W wersji mega szerokiej można było powiedzieć, że to są wszystkie osoby piszące jakąkolwiek poezję po Auschwitz. No, pewnie jeszcze dużo innych możliwości tutaj mogłoby być. Natomiast na pewno takim najprostszą odpowiedzią, taką powiedzmy bazową i bardzo prostą, to jest tak, że to są osoby, które właśnie tam stoją w tej orkiestrze i no bo właśnie to nam sugeruje dosyć bezpośrednio samo to określenie, że nam rozkazuje teraz zagrajcie do tańca. No i są to te osoby, które piją to mleko. Czarne mleko poranku. No i teraz wracając do czarnego mleka poranku, bo za chwilę jeszcze będzie o tym, że ono jest pite i przez kogo, ale bo to jest druga dopełniaczowa mocna rzecz. Zaraz po fudze śmierci są dwa takie mocne ciosy. Fuga śmierci, czarne mleko poranku. Czarne mleko poranku, pijemy je wieczór w ogóle. Tutaj jak rozumiem Lec wybrał formę wieczór, a nie wieczorem, dlatego że bardzo mu zależało na tym, żeby rytm utrzymać. Bo w oryginale jest Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends. Wir trinken sie abends to po prostu można by było przetłumaczyć pijemy je wieczorem. I brzmiałoby mniej dziwnie po polsku niż pijemy je wieczór. Ale jeżeli mamy wir trinken sie abends, no to pijemy je wieczór ma niemal identyczny rytm, a przynajmniej bardzo podobny. A pijemy je wieczorem ma już inny rytm. No bo sie abends je wieczór. Ta 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 ta. To się wszystko absolutnie zgadza. Je wieczorem ta 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 ta. Inaczej. I myślę, że tutaj dokonał świetnego wyboru Lec, właśnie jednak zostawiając to po to, żeby zachować rytm. Równocześnie ta jakaś dziwność tego, że tutaj jest wieczór, a nie wieczorem, jakoś mi pasuje do tego, że tutaj w ogóle te wszystkie rzeczy się tak przenikają ze sobą. Jest czarne mleko poranku, czyli jakieś przeciwieństwa się przenikające. No i właśnie, czarne mleko, strasznie takie, można by powiedzieć, że takie no bardzo mocny oksymoron, bardzo mocne przeciwieństwo, bo czarne mleko to trochę jak czarny śnieg, bo mleko jest jedną z takich rzeczy, które jest takim najbardziej podstawowym i banalnym i klasycznym skojarzeniem, jak sobie myślimy o białych rzeczach, że mleko jest białe. No a tutaj mamy czarne mleko. No i też
Trzeba pamiętać oczywiście o takim bardzo klasycznym i osadzonym w kulturze wartościowaniu, że białe dobre, czarne złe. Teraz jest to jeszcze w dodatku mleko poranku, więc mi to jakoś to odsyła po pierwsze do obecnej w poezji przed Celanem takiej paradoksalnej figury czarnego słońca. W tej chwili Państwu nie powiem, bo nie pamiętam niestety. O, chyba był taki wiersz Nerwala, gdzie było czarne słońce. No w każdym razie, ale to nie on jeden, w sensie jest taki motyw. No jeżeli mamy czarne słońce jako taki jeden z odnośników tego czarnego mleka, no to można powiedzieć, że gdzieś w oddali tutaj, bo słońce, no to troszeczkę może tutaj pobrzmiewać temat oświecenia. I może tutaj gdzieś daleko majaczyć nam taka klasyczna dyskusja, która się odbyła i być może no, też odbyła w jakiejś mierze po dziś dzień. I oczywiście jest no, to tak skomplikowany temat, że ciężko tu jakieś rozstrzygnięcia raczej można dyskutować. Czyli dyskusja, na ile Holokaust jako taki był pewną potworną konsekwencją oświecenia, czyli tak naprawdę była to logika samego oświecenia jako procesu historycznego posunięta do takiego ludobójczego absurdu, a na ile Holokaust był właśnie zaprzeczeniem idei oświecenia właśnie, czy jedno, czy drugie, oczywiście najrozsądniejsza odpowiedź brzmi jedno i drugie w pewnych aspektach. I znowu to nie jest absolutnie dyskusja, którą bym się chciał tutaj zajmować, bo my tutaj nie mamy wykładu o filozofii ani o historii idei, tylko tak po prostu mam poczucie, że jakoś tam to słońce, które nie oświeca, tylko jest czarne, jest pewnym kontekstem tego czarnego mleka. Ale teraz może przejdźmy już do tego właściwego, bo ja tu się rozgadałem o czarnym słońcu, a my mamy czarne mleko. Mamy no tutaj dwa komentarze do tego, co powiedziałeś, do tego pierwszego wersu. Mhm. Pierwszy jest taki, tutaj panie zwracają uwagę, że w oryginale są wieczory, a będą z wieczorami. I to być może to nie jest to samo, co jeden wieczór. Wieczór może być bardziej niedoopowiedzianym co wieczór, niż skrótem od wieczorem. A drugi. Albo dobra, to mogę do tego od razu się odnieść, że super uwaga i że w sumie wieczory dużo bardziej jeszcze podkreślają to, co i tak chyba widać nawet w polskiej wersji, czyli to, że to jest taka, kolisty czas, kolisty, ale to jest upiorna kolistość. To nie jest przyjemna kolistość typu następowanie po sobie pół roku, tylko to jest taka upiorna kolistość czasu w obozie zagłady, w obozie koncentracyjnym, w sensie, że no to już musi być oczywiście ta kolistość dla osób, które nie zostały od razu zabite, tylko spędzają tam czas, no i po prostu każdy dzień jest w upiorny sposób taki sam. I to jest coś, co troszeczkę może widać też w tym polskim, że jest to pijemy je wieczór, pijemy południe, o świcie pijemy je nocą, pijemy. I też widać to w tym, że potem to powracają te niemalże dokładnie te same albo te same wersy, wracają też w późniejszych strofach. Więc to by mogło być, że to właśnie jest taki, że to nie jest jakaś jednorazowa rzecz, tylko że to są wieczory, no to jest po prostu, jesteśmy w tym obozie i to się dzieje w takim upiornym kole i faktycznie jeżeli tutaj, że ten Abend to są wieczory, no to wtedy to jeszcze bardziej widać. Oczywiście Lec, jakby to przełożył, pijemy je wieczorami, to ten rytm by już zupełnie, w sensie już samo pijemy je wieczorem, tracimy ten rytm. A w momencie pijemy je wieczorami, to już go tracimy, tysiąckrotnie go tracimy, więc rozumiem, że dlatego on to zrobił. To jest w ogóle częsty problem z językiem polskim, który ma dosyć długie słowa, jeszcze z tymi wszystkimi swoimi deklinacjami i koniugacjami. I to jest częsty problem na przykład przy przekładach z angielskiego, powiedzmy. Co zrobić, żeby... Po prostu w wielu językach różne słowa są krótsze. No więc, a drugi komentarz? Mam tutaj pani Agnieszka,
tak interpretuję mleko o poranku, że być może to oznacza mgłę po prostu. Okej, okay, to może być mgła. To w ogóle to jest wspaniała rzecz, że akurat tutaj całe mnóstwo interpretacji wchodzi, bo tutaj absolutnie ja myślę, że jest taka w ogóle rzecz, która jest bardzo szkodliwa w szkołach. Nie wiem, czy to się w ogóle kiedykolwiek robi tak naprawdę, czy którykolwiek polonista lub poloniska tak robi, czy tylko w takim nabijaniu się z języka polskiego się mówi, że jest to uprzykrzone pytanie, co autor miał na myśli. No bo jedną z potwornych wad tego pytania jest to, że ono trochę sugeruje, że jest jedna rzecz, że jest jedna odpowiedź. Celan napisał czarne mleko poranku i co on miał na myśli. I jest jedna odpowiedź, ona jest prawdziwa, pozostała jest błędna i to oczywiście po prostu nie jest prawda. W sensie, jeżeli mamy to czarne mleko poranku, to ono uruchamia nam całe mnóstwo odczytań i wszystkie te odczytania są częścią jakby wybitności tego wiersza. Więc jak najbardziej myślę tutaj o mgle. Są interpretacje, że po prostu to chodzi o jakąś potworną zupę nadpsutą i zupełnie niepożywną, którą tam się dostawało na posiłki. Dla mnie bardzo ważne jest też to samo, no bo mamy mleko. Mleko to jest w zasadzie jakaś tam metafora życia. Metafora życia, no bo od razu mamy mleko matki, czyli jakieś takie zupełnie fundamentalne odżywienie. Z tym, że tutaj to mleko jest czarne, czyli od razu nam wchodzi, że ono jest zatrute, że ono właśnie nie jest życiem, tylko jest śmiercią. Czyli to by mogła być mgła. To by mogła być właśnie jakaś potworna zupa. To by mogła być sama egzystencja w obozie. To by mogło być, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, że to jest czarne mleko, a to jest jeszcze czarne mleko poranku. I na tyle, na ile czarne i mleko to są w ogóle przeciwieństwa, takie bardzo mocne, no to mleko poranku to jest trochę przeciwieństwo, trochę nie, no bo poranek my oczywiście ten poranek to my, nam się kojarzy bardziej ze słońcem, ale poranek jest też no, takim właśnie momentem, gdzie są i mgły i jest jeszcze trochę ciemności, ale za sekundę Celan nam ładuje w ten wers jeszcze jedno przeciwstawienie, bo jakby tak wziąć ten wers przez sekundkę w izolacji od następnego, no to mamy, że to jest czarne mleko poranku, pijemy je wieczór, albo jak panie słusznie zauważyły, pijemy je wieczorami. Czyli mamy jeszcze to przeciwstawienie, że ten poranek jest pity wieczorem. Bardzo to jest wszystko. No, czy ty chciałaś coś powiedzieć? Tak, chciałam powiedzieć, bo mamy tutaj jeszcze padły dwie informacje dotyczące tego czarnego mleka, że rzeczywiście w obozach koncentracyjnych więźniowie otrzymywali rano płyn, który miał kolor czarny i że była to kawa z żołędzi. I to okay. Nazywano czarnym mlekiem. Okej, okay, czyli nie jest to potworna zupa, tylko jest to kawa z żołędzi. No tak czy siak jakiś potworny, zupełnie niepożywny płyn. Więc, ale myślę, że znowu jest tak, że w momencie, kiedy wiemy, że była to ta kawa z żołędzi, to tam nie zamyka nam to tych innych interpretacji. W sensie to nie jest tak, że teraz mówimy, okej, okay, to była kawa z żołędzi, koniec. No bo na przykład samo to, że to czarne mleko poranku jest po prostu bardzo mocną i bardzo wyrazistą metaforą w ogóle życia w obozie, życia, które jest śmiercią i jakiegoś takiego dziwacznego, całkowicie upiornego przemieszania życia i śmierci, no to myślę, że też jest bardzo, bardzo, bardzo mocnym takim przemieszaniem, którego nie trzeba tutaj, takim sensem, którego nie trzeba tracić. No i teraz mamy, że pijemy je wieczór, pijemy w południe, o świcie pijemy je nocą. No tutaj, żeby już przejść, żeby tylko to skończyć, bo widzę, że jest 18:59. Czy my kończymy o 19:00? Planowo powinniśmy skończyć, ale nie ma dzisiaj wykładu Natalii Malek o 19:10, więc myślę, że możesz chwilkę przedłużyć, jeżeli państwo. No to ja tylko powiem, już nie będę państwa tutaj zanudzał i trzymał przy komputerach, znaczy i tak nie mogę trzymać, każdy może iść, ale no bo tutaj mamy to pijemy w południe, o świcie pijemy je nocą, no to tak już mówiąc bardzo w skrócie, już troszeczkę żeśmy mówili na temat tego my, kto to pije,
To jest naprawdę bardzo szerokie. W pewnym sensie można by było powiedzieć, że to pijemy, to w ogóle są wszyscy ludzie tak naprawdę. Też by ta metafora jakoś... Wszyscy ludzie w kontekście, myślę, kultury po Holokauście i istnienia kultury po Holokauście, ale no w każdym razie mamy tu niewątpliwie tę kolistość. W południe pijemy, o świcie pijemy, pijemy je nocą. To też myślę, że to troszeczkę nam... Troszeczkę nas oddala od najprostszej interpretacji, że to właśnie była na przykład ta kawa, czy jakikolwiek konkretny napój, skoro mamy jeszcze, że pijemy je nocą. Chyba, że to, bo ta noc jest tutaj jako coś innego od wieczoru. No i potem jest to pijemy, pijemy. To jest bardzo ciekawe, bo to jest wir trinken und trinken. Pijemy, pijemy. Znowu po niemiecku bardzo naturalnie brzmi to z tym und. Czyli i po polsku pijemy i pijemy brzmiałoby idiotycznie, więc bardzo dobry jest przekład Leca tutaj. I po polsku i po niemiecku ma to też, mi się to nawet jakoś kojarzy, no też z takim właśnie czymś bardzo takim ludycznym i pijemy, pijemy. Troszeczkę jak taka jakaś przyśpiewka w monachijskiej piwiarni. Oczywiście monachijska piwiarnia to od razu uruchamia skojarzenia z NSDAP, które, jak wiadomo, oni tam się spotykali, jak jeszcze nie doszli do władzy, no to często się spotykali w piwiarniach, oczywiście nie tylko oni. Więc mamy ten takie coś, co troszeczkę właśnie mi się kojarzy z jakąś, nie wiem, studencką, średniowieczną pieśnią, pijemy, pijemy, a równocześnie, czyli czymś, co jest w ogóle bardzo żywotne, takie właśnie ludyczne, a równocześnie mamy tutaj to picie tego czarnego mleka i taką sytuację bardzo, bardzo śmiercionośną. I też pijemy, pijemy, to powtórzenie mam wrażenie właśnie, ono jakoś bardzo mocno podkreśla ciągłość tego procesu. Troszeczkę tak, jak sobie wyobrażam dziecko albo w ogóle kogoś pijącego mleko. Takie właśnie, że się pije. I to jest takie ciągłe. I jest w tym też pewna taka, jest w tym pewien głód, który jest pewnym klasycznym wyznacznikiem życia. A równocześnie cały czas mamy właśnie tę całkowicie twisted, pokręconą perspektywę, gdzie to ostatecznie jest raczej śmiercionośne niż życionośne. No dobrze, no to doszliśmy do imponującej długości, bo jesteśmy w trzeciej linijce wiersza, ale myślę, że ja się osobiście z tego cieszę, nie martwię, bo myślę, że tu nie ma co się śpieszyć i po prostu podczas następnego wykładu będziemy sobie czytać dalej. I nie wiem, czy jeszcze masz tutaj dla mnie może, Paulina, jakieś pytania albo komentarze od Państwa? Ja już zatrzymam udostępnianie, by na koniec się pokazać. Pojawiło się jeszcze kilka komentarzy, między innymi taki, że czarny jest barwą smutku, żałoby, no i oczywiście śmierci. Pani Ewa napisała, ludzie płoną, życie umiera, mleko się zaczernia. Mhm. Tak. Tak, no trudno się, tak, bardzo dziękuję też za te komentarze. No i co? No i po prostu dziękuję bardzo za dzisiaj i za tydzień będziemy sobie dalej czytać tę fugę śmierci. Być może za tydzień skończymy. Myślę, że najdłużej, maks to jeszcze dwa wykłady będą o niej, a minimum jeden. Zobaczymy, jak nam pójdzie, w jakim tempie. Więc życzę Państwu miłego wieczoru i zapraszam na inne wykłady. Myślę, że Państwo, tak jak ja, z niecierpliwością będą czekać na przyszły tydzień na kontynuację interpretacji tego wiersza. A tak jak wspomniałam, niestety nie odbędzie się dzisiaj spotkanie z Natalią Malek. Pierwszy wykład odbędzie się w przyszłym tygodniu o 19:10. Z Tobą, Grzegorzu, widzimy się też w przyszłym tygodniu, ale o 18:00, a jeszcze w tym tygodniu dwa wykłady doktora Artura Helicha w środę od 18:00 do 20:10. No i na koniec muszę jeszcze wspomnieć, że wykłady wakacyjnej Szkoły Poezji Wolnych Lektur odbywają się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury, Kultura i Interwencje, edycja 2022. Dziękuję Ci, Grzegorzu, dziękuję Państwu za obecność i za tak liczne komentarze i próby interpretacji tego wiersza i zapraszam na przyszły tydzień, będziemy kontynuować. Życzę miłego wieczoru. Dziękuję.
Koniec.